Dzień dobry, Grzegorz Rychlik z tej strony. Chciałem na filmie pokazać pianino Nordiska Futura 2. Instrument jest z 1977 roku w oryginalnym czarnym kolorze na otwarte pory. Co to znaczy? To znaczy tyle, że widać strukturę drewna. Także mało jest instrumentów takich edukacyjnych z tych lat w oryginalnym czarnym kolorze. Także myślę, że to jeśli szukasz instrumentu właśnie czarnego, to śmiało możesz zwrócić uwagę na ten instrument. Jest w bardzo ładnym stanie wizualnym i też technicznym. Z wizualnej strony to tutaj na lewym boku to miejsce wymagało takiej kosmetyki, bo było lekko uderzone, a tutaj widzę takie kilka kresek, prawdopodobnie od ramki jakieś na zdjęcia powstała tutaj taka rysa. Ale niemniej jednak pianino jest naprawdę w świetnej kondycji. W środku mamy mechanizm niemieckiej firmy Langer i one mają jakby większe główki, większe młotki. Przez to te instrumenty właśnie z większymi młotkami mają bardziej twardą klawiaturę od Nordisk, na przykład z mechanizmem Renner. To taka jak gdyby różnica. Też brzmienie ich jest tych z dużymi młotkami, czyli to są mechanizmy Langer lub NP Standard. To brzmienie jest bardziej ciemne, tak jak zaobserwowałem po prostu dziesiątki tych instrumentów, to gdzieś zawsze się to powiela. Także to zagram to instrument taki bardziej z ciemną barwą. Tak sobie tutaj brzmi Nordiska. Sprawdzam jeszcze, tak ma fabryczny moderator. Tutaj taką linką się uruchamia go do siebie i od siebie. I wtedy zachodzi taki filc na aluminiowym listwie i przez to można sobie gdzieś tam grać po cichu. Taka będzie różnica. Dziękuję za obejrzenie. Jeśli masz jakieś pytania, bardzo proszę napisz do mnie, zadzwoń i myślę, że postaram Ci się pomóc. Dziękuję bardzo.